Kochani, witam serdecznie na dzisiejszej sekwencji. Będzie to krótka praktyka, w której pokażę Wam, jak używać klocków do jogi, kiedy możecie skorzystać z ich pomocy i kiedy warto. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z klockami do jogi i chcielibyście poznać troszeczkę więcej szczegółów na ten temat, w opisie pod filmem wrzucam link, w którym jest recenzja klocków do jogi z firmy Sai Yoga. Jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału, do łapki w górę, a tymczasem wskakujmy na matę i zaczynajmy. Zatem zaczynajmy. Uszykowałam sobie dwa klocki i zaczynamy. Zacznijmy od siadu na piętach. Proste plecy, oczy mogą być jeszcze przez chwilę zamknięte. Weź kilka spokojnych wdechów. Kilka spokojnych wydechów. Skup już uwagę na swoim ciele i na wszystkich doznaniach z niego płynących. Przygotuj się na tą praktykę. Weź wdech, ręce do góry, a na wydechu schodzimy do pozycji dziecka. To nasza dzisiejsza pierwsza pozycja. Daj sobie kolana na tyle szeroko, żeby było Ci wygodnie. I teraz jeśli masz ochotę, możesz podłożyć sobie pod czoło właśnie klocek, żeby być troszeczkę wyżej. Sprawdź, czy Ci to odpowiada. Weźmy w tej pozycji kilka oddechów. Teraz na kolejnym wdechu rolujemy ciało do klęku podpartego. Dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami i rozgrzewamy kręgosłup w pozycji krowy i na wydechu koci grzbiet. Wdech, pozycja krowy, wydech, koci grzbiet. Wdech, krowa i wydech, chowamy głowę między ramiona w kocim grzbiecie. Wracamy do kręgosłupa neutralnego, patrzymy sobie za lewym bokiem, rozciągamy się. I teraz patrzymy sobie za prawym bokiem. I teraz wyciągamy sobie prawą nogę w górę. Możemy zrobić kilka kółeczek stopą. I lewą rękę przed siebie. Trzymamy prostą linię i albo zostajemy w tej pozycji równoważącej, albo próbujemy sobie chwycić stopę za pomocą dłoni. Równowaga to bardzo wymagająca pozycja, więc bądź dla siebie wyrozumiała, wyrozumiały. Wracamy do klęku, wyciągamy lewą nogę i prawą rękę do przodu, lewą nogę do tyłu. Trzymamy równowagę i teraz możemy tutaj zostać, albo możemy chwycić sobie za pomocą prawej dłoni naszą lewą stopę. Otwieramy biodro. Uczymy się równowagi. Świetnie, wracamy do klęku. Jeszcze jeden wdech w pozycji krowy. I na wydechu podwijamy palce i wchodzimy do psa z głową w dół. Możesz pochodzić sobie w tej pozycji na początek, rozgrzać trochę tyły nóg. Wydłużamy kręgosłup. Rozciągamy nogi. I teraz na kolejnym wdechu przechodzimy do pozycji deski. Trzymamy deskę i na wydechu pies z głową do dołu. Wdech, pozycja deski. Wydech, pies do dołu. Wdech, deska. Wydech, pies do dołu. I teraz patrzymy na początek maty. Na wydechu przechodzimy. Na wdechu kręgosłup do połowy prosty, wydech, skłon. Na ugiętych kolanach rolujemy się w górę, ręce w górę. Wydech, dłoń na wysokości serca. Stańmy w pozycji góry. Tadasana. Jeśli potrzebujesz mocniejszej podstawy, stań sobie na szerokość bioder i weź kilka oddechów. Początek był trochę szybki, żeby nabrać temperatury. Wdech, ręce w górę, wydech, skłon. Wdech do połowy, prosty kręgosłup, wydech, lewa stopa do tyłu, prawa zostaje z przodu ugięta i wchodzimy w górę do wysokiego wykroku. Lewa pięta jest nad matą.
utrzymamy tą pozycję, całe ciało mocne. I na wydechu rotujemy ciało do wojownika drugiego, odkładamy już lewą stopę całą na matę. Prawe kolano pozostaje ugięte. Miednica neutralna, bierzemy wdech i na wydechu odkładamy lewą dłoń na lewą piszczel, a prawą rękę wyciągamy za głowę. Bierzemy wdech i na wydechu przechodzimy do pozycji bocznego kąta. Prawy łokieć na prawe kolano, lewa ręka w górę. Jeżeli chcesz odłożyć sobie prawą dłoń przy stopie, możesz użyć do tego klocka. Znajdź to miejsce, w którym jest Ci dzisiaj dobrze. Albo kolano na łokciu, albo dłoń na klocku, albo dłoń na macie. Bierzemy wdech, wracamy do pozycji wojownika drugiego. Trzymamy ją przez chwilę. I na kolejnym wdechu wysoki wykrok, pięta z tyłu w górze. I na wydechu wracamy na początek maty. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Wdech, do połowy prosty kręgosłup. Na wydechu prawa noga do tyłu, lewa z przodu ugięta. Wysoki wykrok. Znajdź równowagę. Trzymamy chwilę tą pozycję, bierzemy wdech i na wydechu rotujemy ciało do pozycji wojownika drugiego, prawa stopa cała na macie. Mocne ciało, ręce do boku. Świetnie. Wytrzymaj chwilę. Świetnie Ci idzie. Weź wdech i na wydechu prawa dłoń na prawą łydkę, lewa dłoń za głowę, wyciągamy lewy bok. Bierzemy wdech i na wydechu lewy łokieć na lewe kolano, prawa ręka w górę. I możesz pozostać z łokciem na kolanie, a możesz odłożyć dłoń przy stopie. Możesz użyć do tego klocka, żeby być wyżej. Weź głęboki wdech. I na wydechu pomalutku wracamy do pozycji wojownika drugiego. Bierzemy w niej kolejny wdech. A na wydechu wracamy do wysokiego wykroku. Pięta w górę z tyłu. Trzymamy pozycję. Jeden wdech. I na wydechu wracamy na początek maty. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Wdech do połowy prosty kręgosłup. Na wydechu przechodzimy do deski. Odkładamy kolana na matę. I schodzimy do kija. Na wdechu pies z głową w górę. Albo kobra. A na wydechu podwijamy palce. I wchodzimy do psa z głową do dołu. Uginamy kolana. I przechodzimy na początek maty. Na wdechu do połowy prosty kręgosłup, wydech, skłon. Na kolejnym wdechu w górę, ręce w górę, wydech, dłonie na wysokości serca. Wdech, ręce w górę, wydech, skłon. Możesz dać sobie kolana na szerokość, stopy na szerokość bioder. I teraz odkładamy prawą dłoń na klocku albo na macie. Uginamy lewą dłoń, uginamy lewe kolano, a prawą rękę dajemy sobie w górę, do takiego skrętu. Możesz odłożyć łokieć na kolanie, możesz odłożyć dłoń na klocku, a możesz odłożyć dłoń na macie. I teraz zmieniamy stronę i teraz prawy łokieć na prawe kolano, albo na klocek, albo na matę. Otwieramy klatkę piersiową. Zobacz sobie, gdzie dziś czujesz, że chcesz zostać. Czy wyżej, czy niżej. I teraz już przechodzimy do luźnego skłonu. Możesz ugiąć kolana, żeby jeszcze bardziej poczuć to w ciele. Ja lubię sobie tak zawiesić dłonie na łokciach. I naszą następną pozycją będzie malasana, więc dajmy sobie stopy troszeczkę szerzej. Pięty skierujmy do środka, palce do zewnątrz. I tutaj też możemy usiąść na klocku. Wtedy będzie prościej odłożyć całe stopy na macie. A jeśli nie chcesz skorzystać z klocka, możesz pozostać na palcach i podeprzeć się dłonią z przodu. Jeśli jesteś na klocku albo jesteś w pełnej pozycji, delikatnie rozpieraj sobie za pomocą łokci kolana. I teraz możesz odłożyć lewą dłoń na matę, prawą wyciągnąć w górę.
i zrobić to samo na drugą stronę, albo zostać w klasycznej malasanie. Tak samo wybierz to, na co masz dzisiaj ochotę. Weź jeszcze jeden wdech i przejdźmy do siedzenia. Jesteśmy w siadzie, dajemy sobie stopy razem, kolana do zewnątrz, do Baddha Konasana. I tak samo tutaj możemy skorzystać z klocków, podłożyć je sobie pod kolana, jeśli tego potrzebujesz, żeby zmniejszyć napięcie. I na wydechu przejdź do leżenia. Klocki mogą pozostać pod kolanami, jeśli czujesz, że chcesz, żeby tam pozostały. I weź sobie w tej pozycji kilka spokojnych wdechów i wydechów. Była to dosyć szybka praktyka, dlatego daj sobie chwilę, żeby odpocząć. Już niewiele nam zostało. Troszkę rozciągania i relaksacja. Teraz przyciągamy sobie kolana do klatki piersiowej. Możesz się pobujać, pomasować sobie lędźwie. To jest takie bardzo przyjemne. I teraz odkładamy lewą nogę na matę. Prawa zostaje przy klatce i przejdziemy do skrętu. Za pomocą lewej dłoni przenosimy prawą nogę na lewą stronę. Prawe ramię zostaje na macie. I możesz skorzystać z klocka, który będzie pod kolanem. Sprawi, że twoje kolano będzie wyżej, a tobie będzie prościej rozluźnić się w tym skręcie. Jeśli twoje ramię, prawe ramię, oderwało się troszeczkę od maty, nie przejmuj się tym, to całkowicie normalne. Daj sobie czas. Wracamy do centrum, przyciągamy obie nogi do klatki i skręt na drugą stronę. Prawa noga na matę, a lewe kolano za pomocą prawej dłoni przyciągamy na prawą stronę. I tak samo możesz skorzystać z klocka. Zostań tam, gdzie czujesz się dzisiaj dobrze. Świetnie. Oddychaj w tych skrętach. Czasem jest tak, że oddech się spłyca, więc pamiętaj o oddechu. Świetnie. I teraz wracamy do centrum. Jeszcze raz przyciągamy obie nogi do klatki. Możemy się jeszcze przez chwilę pomasować. I kiedy będziesz czuć, że jesteś gotowa, gotowy, przejdź do Shavasana, do naszej relaksacji. I postaraj się rozluźnić w tej pozycji. Jeśli jeszcze gdzieś pojawia się jakieś napięcie, to postaraj się je rozluźnić. I poczuć, jak twoje ciało staje się miękkie i swobodnie opada na matę. Pozwól, żeby ciało zapamiętało wszystkie sensacje i wszystkie pozycje, których doświadczyło podczas praktyki, a twój umysł się rozluźnił i odpoczął. To będzie szybka relaksacja, ale jeśli masz ochotę, możesz pozostać w niej dłużej. A jeśli chcesz zakończyć razem ze mną, poruszaj palcami stóp, palcami dłoni, wyciągnij się, przyciągnij kolana do klatki piersiowej i przez bujanie bądź przekręcenie się do boku, przejdź do wygodnego siadu. Usiądź wygodnie, weź głęboki wdech, a na wydechu pochyl głowę i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste! Kochani, bardzo Wam dziękuję za tą szybką praktykę. Mam nadzieję, że dzięki niej widzicie już kierunek i kilka podpowiedzi, gdzie możecie wykorzystać klocki do jogi. A tymczasem życzę Wam pięknego dnia, wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!